Cześć, ja jestem Merwo i witam was w pierwszym odcinku z serii, w której będziemy wbijać globala na skrzydłowym. Nie mogłem nie zauważyć tak wielu waszych komentarzy. Prosiliście o to, żebym właśnie zrobił tego typu serię na Wingmanie. Jak widzicie, mam w tej chwili tylko 3 zwycięstwa w tym trybie, także zaczynamy zupełnie jako unranked. Na początku w ogóle będziemy walczyć o to, żeby zdobyć jakąkolwiek rangę. I pytanie moje brzmi, jak nazwać tę serię? Już nie drogo do globala, myślę, że czas na jakąś fajniejszą nazwę, jakaś ścieżka do globala, chodnik, czy może nazwa, która wydała mi się również dosyć śmieszna, czyli na skrzydłach do globala. Pasuje tak trochę do skrzydłowego. Piszcie w komentarzach. No i lecimy z pierwszym meczem. Jesteśmy na Lake, mapa, której prawie w ogóle nie znam. Znaczy, no wiem jak wygląda, cokolwiek tam orientuje się w tym wszystkim. Ale może być ryzyko, że w tych pokojach się zagubię. No zobaczymy jak mi pójdzie. Z okazji skrzydłowego zmieniłem troszeczkę sobie bronię. Zmieniłem skiny. Znaczy zamiast P2000 gram USP. Zamiast MP7 wziąłem MP5. Aha, i zostałem już sam. Tego typu skiny, które mają, wiecie, tłumik. Najgorsza mapa, jaką mogłem dostać teraz na start. No i przegrana pierwsza runda, szkoda. Co za zwariowana mapa, dlaczego taką dostałem na start? Ale grałem całkiem nieźle. Nie wiem, jakie rangi mi dobrało. No ale plus mniej więcej jest taki, że już poznaję co, jak to wygląda. Czekaj, czy tu mnie jakoś widać. Znowu mój zginął, nie? Taka teraz zabawa w kotka i myszkę, jeden na jednego, każdy może być wszędzie, szczególnie na tej mapie. Jest! Nice. Mamy coś, thank you. W końcu się odrabiamy ten mecz. Dobra, wiecie co, mam kałaszka, spróbuję zagrać gdzieś na dystans. Ustawić się tutaj na daleko. O, widzę, że oni też wpadli na ten pomysł. Tam jeden gracz jest gdzieś tam w tych skałach. Dobra, już go nie ma. Drugi jest gdzie? Na respie chyba. Tak, gdzieś tutaj. To teraz on może... A, ja zostałem sam już. Cholera, kiedy mój zginął? Chyba będzie tu na zewnątrz, tak coś czuję. Nie. Dobra, co? Uda się? Nice. Thanks. To jest mój tryb! Będę to kierował! Każdą rundę! Chociaż nie, ten Mołotow chyba słabo go przyblokował, nie tak jak liczyłem. Może spróbuję jakoś na górę, na dach wejść? Nie będziemy się bawić tak agresywnie. Chyba jakoś tędy się wchodziło. No. To mi się podoba. Last one T-spawn with an up, hit for 55. Okej. Ostatni na respie. Wszedł do środka. Haha! Zaskoczył się! A tak go słyszałem tutaj, że gdzieś tupnął i mówię, może być pode mną. No to co, staram się nie powtarzać żadnej taktyki dwa razy. Dobra, chyba właśnie na szybko. Planting. Jest. Tu wszedł czy na dół? Na dół. A ja go słyszałem na górze. Ale mnie zmyliły te kroki.
I thought he was upstairs from the center. Yeah, I thought too. Weird. Yeah. No i GG! Pierwsze dwie rundy przegraliśmy, ale potem już się obudziłem, troszeczkę poznałem mapę. I 6-2 dla nas, myślę, że będzie spoko zaraz. White flag, game over. Chyba się chcą poddać. Dobra, jak to teraz będzie wyglądało na pistoletówce tutaj z Glockiem? O, jest na dachu. One is on the roof. Hey, Copeland. No już dużo dostał. Bo Glock jest słaby, więc... Ciekawe, ile mu zadałem, zaraz się dowiem. I totally stole that from you. Yeah. I did 63 in 7 shots. Glock. Sorry. Glock to jest jednak... That was shit. Nice one. Ale że pierwszy. Aj! Przeżył to, a nie miał w ogóle. GG. GG. No to dobra, mamy czwarte zwycięstwo. No i co, meczek poszedł tak chyba łatwo, szybko. To ja bym proponował jeszcze jednego wingmana od razu w jednym odcinku. Wyeliminujemy teraz Lake i polecimy z kolejnym jeszcze jednym filmem. Patrzcie, już jakieś kałaszki dostałem. Tym razem train, no więc mapa, którą już trochę lepiej znam. W przeciwnikach gracze o nikach Figlarz i Pontonik. Pozdrawiam Polaków. Czemu on biega za mną, no? Jest tyle miejsc. No co on robi? Why are you going next to me, dude? One more! Co robi mój sojusznik? Halo! On był obok mnie! O! Dlaczego? Gdzie on sprawdza? Przecież był tam! Co? Sorry. Co on robi? Oh fuck. Minus 20. Nice. Dobrze grać solo meczek, nie? Mój ruski ziomuś nie ogarnia za bardzo. Why do you die so early? Right. Czemu ja trafiłem na jakiegoś Silvera dziś teraz? Push. No, on chce ginąć od razu, nie? Minus 72. Idę stąd. Przecież mój sojusznik do tej pory w każdej rundzie zginął od razu w pierwszych paru sekundach, nie? Nie wiem, o co tu chodzi. Widziałem go tu. Uciekli. Mam nadzieję, że zdążę. Fuck. No zabrakło 3 sekundy. Dude, stop dying in first 5 seconds of the round, please. No patrzcie, co on robi, nie? Biegnie z nową tam. Zobaczcie, co za gość. Oh fuck! 56. Co jest z nim nie tak? What's wrong with you? Nice. Stop pushing, come on. Okay.
I'm not sorry. Nie wiem, o co mu chodzi, naprawdę. Nice! Nice, dude! One HP. Okej. Okay. Zdobył pierwszego fraga. Został 1 HP, ale to nic. Muszę się tak ustawić, żeby nie zważać na niego zupełnie. Fuck. Gościu nie ma. Nie myśli, zero myślenia. Już mnie zobaczyli. Shut up. Ok. Dodał mnie do znajomych chyba, nie? No. Dobra, no mamy 3 rundy, nice. Jest możliwy kombat jeszcze. You're the best. Thank you. Mój zrobił jednego fraga, ale może po terror będzie mu łatwiej, no oby. Co on kupił za pistolet? Wyberety? A, wyberety kupił. Shoot! No widzieliście, on wychylił się i stał z granatem na wierzchu. O Jezu. He was left. Powiedziałem mu, że był po lewej. Nie, no ja nie wiem, z kim ja gram. Fagot. Ruszamy stąd. Zrobię jeszcze zbyt gorąco. Jeszcze jest czas, no mam nadzieję, że jeszcze tam jest, dobra. Ale ciężki mecz. Cięższy niż matchmaking tak naprawdę, wiecie? A czemu on chodzi obok mnie? Czemu? Window... No. Fuck! Why do you keep walking on my body? I cannot move! Sorry. Nie trafiłem się na takiego gracza, wiecie? Nigdy. Nigdy. A chicken. Uratowałem mojego, 1 HP ma. Weźmy. Yeah, please hide. Hide in leather room. Hide in leather room. Yes, go back. Go back. Go back. Yes, hide. Spróbuję zaplantować na niego. Ha, he was behind me. Ale ja myślałem, że on... Ja myślałem, że on spojrzy do tyłu. On jeszcze hałasował, że jest na drabinie. Przecież tu się z shiftem chodzi. Ojej. Fuck. Brak myślenia, zupełnie. Zupełnie. No wolałbym mieć bota w teamie niż tego ziomeczka. Autentycznie bot mógłby się przydać bardziej. Wydaje mi się, że tego jednego obiłem wcześniej trochę.
Najwi, nie? Dlaczego ja takiego ruskiego dzieciaka mi dobiera, który zrobił 4 fragi? I tylko ginął oddając im bronię, nie? Coś strasznego. Ja nie sądziłem, że ja myślałem, że ten tryb będę sobie grał na luzie. To jest tak irytujące. Tak, dodam go do znajomych jeszcze. Chcesz, bym go dodał do znajomych, nie? Ojejku. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.